Przede wszystkim Robert Lewandowski zdradził, że chce grać piłkę nożną do 40 roku życia. No właśnie dzisiaj kulisy wywiadu, którego udzielił niemieckiej gazecie Bildowi Robert Lewandowski, przy okazji odebrał też nagrodę dla Gwiazdy Roku, najlepszego piłkarza w minionym roku, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jak że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Powiem też o muskulaturze Roberta Lewandowskiego, czy jest ona potrzebna w jego karierze, czy też nie, ale to wszystko w dalszej części filmu. No właśnie, w Niemczech odbyła się gala Sport Bild, a więc takiego faktu, tylko że nie, w wersji niemieckiej, ale chodziło tak naprawdę o dział sportowy. No i Robert Lewandowski znalazł się na tej gali i odebrał nagrodę jako w kategorii Gwiazda Roku, tak? Chociaż no to określenie tak naprawdę Gwiazda Roku, gwiazda to są zawsze, mówi się, że gwiazdy są na niebie, tak? No ale chodzi tak naprawdę o najlepszego piłkarza minionego roku. I rzeczywiście Robert Lewandowski został tym piłkarzem. Przy okazji także udzielił wywiadu dla właśnie Bilda, dla niemieckiej gazety, gdzie został zapytany o kilka kwestii, między innymi to, jak długo chce grać piłkę. No i powiedział, że nie wyklucza, że będzie grał praktycznie do 40 roku życia w piłkę nożną, tak? Czy będzie to w Bayernie, to już raczej mało prawdopodobne. Natomiast no rzeczywiście tutaj, bo padło pytanie a propos Claudio Pizarro, że Claudio Pizarro ma 40 lat i dalej występuje w Bundeslidze. No i Robert Lewandowski powiedział, że czemu nie, tak? Być może będzie występował do 40 tego roku życia. Może jeżeli nawet nie Bundeslidze, to pewnie tutaj by występował w Stanach Zjednoczonych, tak? Bo wiemy przecież o tym, że mają takie plany Lewandowscy, żeby opuścić tutaj Niemcy prędzej czy później i na przykład występować w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tak, co powiedział Robert Lewandowski, zacytuję tutaj zaraz wypowiedź. Więc pierwsze jakby pytanie dziennikarza niemieckiego dotyczyło muskulatury Roberta Lewandowskiego, bo można zobaczyć dużą różnicę, tak? Że no, można było powiedzieć tak, my mówimy w Polsce, że przypakował na siłowni, chociaż nabrał takiej tężyzny, tak? Nabrał takiej muskulatury. No właśnie, i pytanie było takie, czy tak naprawdę ta muskulatura nie przeszkadza napastnikowi, tak? No bo musi być on zwinny, gibki, szybki i tak dalej, elastyczny. A Robert Lewandowski mówi w ten sposób, cytuję: jasne, że nie możemy zbudować zbyt wielkiej muskulatury, jak w niektórych innych dyscyplinach, bo potrzebuje także szybkości. Siły również, ale wiem, że nie mogę zbyt wiele trenować na siłowni. Chcę spróbować grać piłkę długo. Myślę, że jeszcze w ciągu następnych 5-6 lat mogę być w tej formie. Tak? Myślę, że jeszcze w ciągu następnych 5-6 lat mogę być w tej formie. Tak powiedział tutaj Robert Lewandowski, koniec cytatu. No także na tej najwyższym poziomie Robert by był jeszcze przez 5-6 lat, czyli na dobrą sprawę do 35, do 36, 7 roku życia, tak? Natomiast kolejne pytanie było właśnie dotyczące Claudio Pizarro, tak? Czy Robert na przykład widzi się tak Claudio Pizarro, żeby w wieku 40 lat dalej grać w piłkę, no nie tylko w Bundeslidze, ale w ogóle zawodowo. Robert Lewandowski powiedział w ten sposób: 40 będzie ciężko, ale skoro Claudio daje radę, on ciągle gra. Tak właśnie powiedział tutaj Robert Lewandowski, także nie wyklucza, że może tak naprawdę grać do 40 roku życia. No i teraz przepis tak naprawdę na sukces, na tą świetną dyspozycję, na to, że cały czas strzela bramki. Cytuję, tak? Zawsze daję z siebie wszystko to, co najlepsze. Staram się zawsze dobrze grać i wygrywać z drużyną, a jeśli przy okazji strzelę przynajmniej jedną bramkę, to bardzo się cieszę. Futbol nie jest indywidualnym, lecz zespołowym sportem. Czasem musisz myśleć o drużynie. Właśnie taki był ten sezon. Nie był sezonem łatwym. Wiedziałem, że muszę myśleć bardziej o zespole niż o sobie. W przeciwnym razie, gdybym myślał o sobie, moglibyśmy nie mieć żadnego tytułu, a tak zdobyliśmy dublet. Cieszę się bardzo, że w tym uczestniczyłem. No i koniec cytatu, tak właśnie powiedział Robert Lewandowski, czyli tu jest kluczowe tak naprawdę słowa, można powiedzieć słowa też do krytyków, tak, wiemy o tym, że niedawno tak naprawdę, tak, tutaj jeden z byłych piłkarzy Bayernu Monachium mówił, że Robert Lewandowski jest zbyt egoistyczny, tak, że gra praktycznie pod siebie, nie myśli o dobru drużyny, natomiast no tutaj Robert Lewandowski powiedział, tak, że on bardziej teraz starał się myśleć o drużynie, tak, bo to przyniosło sukces i tytuły, a nie tylko po prostu jakby widział czubek swojego nosa. No i to rzeczywiście się potwierdza, tak, no bo można to było zobaczyć też na podstawie tak naprawdę statystyk dotyczących goli i asysty i na przykład Robert Lewandowski ma coraz więcej asyst na swoim koncie, tak? Oczywiście dalej jest królem strzelców, chociaż tych goli nie było aż tak dużo. Mniejsza jest konkurencja teraz w Bundeslidze, żeby być królem strzelców. Tutaj Aubameyang największym był konkurentem dla Roberta Lewandowskiego, ale wiemy, że przecież opuścił Bundesligę, poszedł do Ligi Angielskiej. Natomiast rzeczywiście tutaj coraz więcej ma tych asyst Robert Lewandowski. Wydaje mi się, że to teraz się może zmienić, tak? No bo teraz są istotne tak naprawdę wzmocnienia dla Bayernu Monachium, Perisic, tak? Potem mamy Coutinho, tutaj mamy Kimmicha, mamy też Gnabry'ego, Kingsley Coman. To są zawodnicy uskrzydlający, którzy właśnie będą mogli dogrywać piłkę do Roberta Lewandowskiego, tak żeby Robert Lewandowski mógł później wykonać ten strzał na bramkę, mieć tych goli. No zobaczymy, jak ten sezon będzie wyglądał. Na razie po prostu mieliśmy jeden mecz z tutaj właśnie z Hertą Berlin, gdzie Robert Lewandowski praktycznie strzelił 2 gole, jeden z rzutu karnego, a drugi po prostu z akcji. Natomiast rzeczywiście tutaj no, Robert Lewandowski został gwiazdą roku, tak jak to nazywają, właśnie jak to nazywa Bild. No tak jak mówię, no gwiazdy są na niebie, ale rzeczywiście piłkarzem po prostu tutaj roku. Muszę powiedzieć, że no to bardzo takie prestiżowe jakby dla Roberta i dla Ani Lewandowskiej, bo Ania i Robert po prostu wrzucili zdjęcia na swoje media społecznościowe, na Instagrama, tak, a Ania Lewandowska właśnie z całej tej gali, tam pojawiła się cała śmietanka, 700 blisko osób, tak, gwiazdy sportu, celebryci, tutaj tak, biznes, polityka i tak dalej. To te wszystkie środowiska się pojawiły na tej gali, no i wrzucili zdjęcia właśnie z tej imprezy, a nie zawsze na przykład takie zdjęcia wrzucają, tak, jak pojawiają się, no przecież w Polsce też było sporo tak naprawdę tych nagród, które Robert zdobył i tu rzeczywiście to takie prestiżowe, tak, prestiżowe można powiedzieć, że to otrzymał, po prostu został wybrany. Natomiast no oczywiście, że Robert Lewandowski jest najlepszym zawodnikiem. Tutaj warto wspomnieć, że no to tak naprawdę było przełamanie, tak, no bo teraz został uznany za Gwiazdę Roku. Jeszcze niedawno tak naprawdę była sytuacja, były inne, tutaj były jakby konkursy czy klasyfikacje, na przykład kicker dla najlepszego piłkarza minionego sezonu i tak dalej, to tam Robert Lewandowski nie łapał się, tak, nie był po prostu na pierwszym miejscu, no a nie oszukujmy się, Robert Lewandowski jest po prostu najlepszym piłkarzem, bez dwóch zdań po prostu, bo jest królem strzelców, tak, jak jest królem strzelców, zdobył najwięcej goli w Bundeslidze, więc jest najlepszym piłkarzem, no nie możemy mówić o kimś, kto jest, że ktoś jest najlepszym piłkarzem, kto się kiepsko po prostu prezentuje, tak? Z reguły najlepszymi piłkarzami są właśnie napastnicy, tak? Chociaż nie zawsze to jest po prostu też uczciwe, tak? No bo czasami świetną po prostu pracę wykonuje bramkarz czy obrońca. Natomiast tutaj, no, według mnie te tytuły powinny być przyznawane dla Roberta Lewandowskiego. Na pewno tutaj z przyjemnością się pokazał na tej gali, tak? Też potem wrzucił te zdjęcia czy Ania Lewandowska na swoje media społecznościowe, na Instagrama, na właśnie, czy Robert na swoje Instagram, żeby pokazać, tak, że rzeczywiście te tytuły należą się dla Roberta, a nie tak jak wcześniej, tak, gdzie były na przykład tam zawodnicy, najlepsi zawodnicy w Bundeslidze byli wybierani i tak dalej. Robert Lewandowski na przykład w tych klasyfikacjach był daleko. Nawet pamiętam, robiłem taki filmik, że była klasyfikacja wśród kibiców, było głosowanie na najlepszego piłkarza Bayernu Monachium i tam Robert Lewandowski, już nie pamiętam, ale był poza pierwszą trójką, tak, czy na 4. miejscu, czy na 5. No szokujące, tak? Wśród kibiców głosowanie najlepszego piłkarza w minionych tam sezonie i Robert Lewandowski jest daleko po prostu w tyle, tak? Ja rozumiem, że mógłby być na przykład na drugim miejscu, bo jakiś piłkarz się pokazał z dobrej strony, tak? No ale mimo wszystko najlepszym piłkarzem w Bayernie jest Robert Lewandowski, jakby nie było, bo on zdobywa gole, tak? Tak to właśnie wygląda, chociaż trzeba powiedzieć, że wiadomo, że to jest praca praktycznie zespołowa, cała drużynowa. Także tutaj Robert Lewandowski, no chciałby praktycznie grać do 40, tak? Wydaje się, że to jest mało prawdopodobne, żeby grał w Bayernie Monachium, tak, może w Bayernie będzie grał do 35, do 36 roku życia, tak jak na przykład tutaj Frank Ribery, natomiast później rzeczywiście może występować w Stanach Zjednoczonych, czy po prostu gdzie indziej, tam w Chinach, chociaż Chiny to są mało prawdopodobne, bardziej w Stany Zjednoczone. No, ale tutaj też trzeba mieć po prostu zdrowie i kondycję, tak? Najważniejsza jest kwestia tego typu, żeby nie miał kontuzji, bo kontuzja może przekreślić karierę. No, tutaj też warto wspomnieć, że dzisiaj praktycznie piłkarze oszukują swój wiek biologiczny, tak? To, co na przykład zrobił Cristiano Ronaldo. W momencie, kiedy przychodził Cristiano Ronaldo do Juventusu, to miał chyba 33 lata, jeśli się nie mylę. Natomiast według badań po prostu lekarskich, wydolnościowych miał organizm 23-latka, czyli o 10 lat. To jest kwestia diety, tak, dobrego, zdrowego trybu życia, wysypiania się, braku żywek, już tym bardziej jakikolwiek tam papierosów, alkoholu i tak dalej, no i dbanie o swoje ciało, tak, o dietę, o też regenerację, to też jest bardzo ważne i w ten sposób rzeczywiście tutaj piłkarz może wydłużyć swoją karierę piłkarską. No każdy piłkarz musi sobie zdawać sprawę, tak, że jego ciało to jest narzędzie do pracy, tak, tak jak na przykład ktoś kopie po prostu rowy, czy pracuje gdzieś fizycznie, no to jego narzędziem pracy są po prostu jest łopata czy wiertarka, oczywiście mięśnie też, tak, rąk i tak dalej, natomiast narzędziem pracy w cudzysłowie jest po prostu organizm piłkarza, tak, nogi, stawy, mięśnie, ścięgna i tak dalej, no i po to, żeby to się utrzymać po prostu w kondycji, dobrej formie, trzeba się dobrze odżywiać, prowadzić dobrze, nie dlatego, żeby być po prostu fit i tak dalej, tylko żeby móc korzystać tak naprawdę z tego później w pracy jak najdłużej, tak, więc jest to rzecz oczywista. To wszystko na dzisiaj. Zostawcie suba, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Cześć!